My body, my hand, my heaven, my land, my guardian angel is mine. And you say, my dreams, my hair, my sex, my bed, and that's my corona with lime. But then I say, maybe we could divide it in two. Do-do-do-do, maybe my animals live in your zoo. And you say, my hate, my frown, my kingdom, my... Na terenie Polski, jak w każdym kraju o klimacie umiarkowanym, występuje ogromna liczba gatunków cyklicznie migrujących poza ich zwykłe siedliska w poszukiwaniu nowych żerowisk. Jednym z najbardziej niezwykłych i wewnętrznie zróżnicowanych jest fan fantastyki, potocznie zwany fantastą. Corocznie dziesiątki tysięcy przedstawicieli tego gatunku wyruszają stadnie nawet z najdalszych zakątków kraju w wędrówkę, której celem jest Poznań, a dokładniej odbywający się tam festiwal zwany Pyrkon. Liczące ponad 40 tysięcy osobników zgromadzenie jest tym bardziej niezwykłe i imponujące, że pojawiają się w nim podgatunki o różnorodnych, nierzadko skrajnie odmiennych upodobaniach i trybach życia. Na Pyrkonie zaobserwować można zarówno preferujących zwykle nieco zimny i wilgotny klimat piwnic RPGowców, jak i fanów literatury żerujących z reguły w suchych, ciepłych bibliotekach. Towarzyszą im światłolubni entuzjaści komiksów, aktywni głównie po zmroku miłośnicy kina, a nawet na co dzień rzadko oddalający się od swoich starannie uwitych gniazd wielbiciele gier komputerowych i gustujący w dalekich i egzotycznych krainach sympatycy fantastyki Dalekiego Wschodu. Wszyscy oni tworzą tu jedno wielkie i wzajemnie wspierające się stado, żyjące w idealnej symbiozie. Fani fantastyki na Pyrkonie wspólnie polują na unikatową zwierzynę na stoiskach krainy wystawców i czerpią z wodopoju wiedzy w czasie licznych, podzielonych na różnorakie bloki tematyczne prelekcji. Pozycję w hierarchii grupy ustalają, rywalizując ze sobą w licznych, udostępnionych w Games Roomie grach planszowych. Widoczny teraz osobnik właśnie przymierza się do miażdżącego zwycięstwa nad swoimi przyjaciółmi w grze Munchkin. Oczywiście w tak niezwykłym zgromadzeniu nie może zabraknąć szczególnie rzadkich i trudnych do zaobserwowania widziczy gatunków. Do Poznania z okazji Pyrkonu przybywają zwabione niezwykłą atmosferą i wzywane nawoływaniami wielu fanów gwiazdy z Polski i całego świata. Autorzy książek, komiksów, aktorzy, scenarzyści, twórcy gier komputerowych, muzycy. W tym wyjątkowym zgromadzeniu nie brak osobników alfa ciągnących za sobą liczące tysiące fanów stada. Ta różnorodność biologiczna sprawia, że Pyrkon jest idealny dla starych, młodych, a nawet nie mieszczących się w utartych definicjach fenotypu osobników. To prawdziwy matecznik fantastyki. Wbrew obiegowej opinii, niemal jedynym zyskiem organizatorów Pyrkonu jest poczucie satysfakcji. Choć, gdyby mogli, chcieliby zyskać dżem. Czytała Krystyna Czubówna.